a ja Michał. Jesteśmy studentami Akademii Morskiej. Pokażemy wam dziś naszą uczelnię. Cześć, czy mogłabyś powiedzieć coś o Akademii? No jest ciężko, trudno zdać, mam parę egzaminów w plecy już na wrzesień, no ale... Przepraszam, ale to się nagrywa. A nie, no to ogólnie jest super w sumie. Dużo fajnych ludzi, fajne imprezy, Bóg szpyty. Dobra, ale muszę lecieć, bo mam zajęcia. Podczas studiowania na Wydziale Elektrycznym masz okazję korzystać z świetnie wyposażonych laboratoriów czy brać udział w licznych projektach badawczych, które poszerzają Twoją wiedzę. Wysoki poziom kształcenia poparty jest faktem możliwości otrzymania już na drugim roku studiów stypendium fundowanego przez przyszłego pracodawcę, jeżeli tylko zdeklarujesz się chęcią pracy u niego po ukończeniu studiów. Po zakończeniu cyklu studiów będziesz cenionym profesjonalistą w swojej specjalności i bez problemu znajdziesz dobrze płatną pracę. W naszej uczelni znajduje się klub studencki Bugszpryt, w którym spotykamy się na okienkach pomiędzy wykładami. Można się zrelaksować przy bilardzie czy piłkarzykach lub wymienić ściągami. Wieczorami odbywają się imprezy, na których można zasmakować słynnego studenckiego życia. Wydział Mechaniczny jako pierwszy w Polsce uzyskał certyfikat ISO 9001, gwarantujący wysoką jakość kształcenia. Na pierwszym i drugim roku odbywają się praktyki morskie na statkach szkoleniowych Akademii Morskiej Horyzont 2 i legendarnym Darze Młodzieży. Płynąc po morzach Europy poznacie wiele osób i przeżyjecie niesamowitą przygodę. Studia na specjalności inżynierii eksploatacji instalacji lub eksploatacji instalacji przemysłowych mogą się odbywać równolegle na Akademii Morskiej i w Hochschule Bremerhaven w Niemczech. I po ukończeniu cyklu studiów otrzymujecie dyplom obu uczelni. W pobliżu głównej siedziby uczelni znajdują się dwa akademiki, także zawsze można pospać do 5:05 i zdążyć na wykład. Jeżeli ktoś ceni sobie ładne widoki z okna, polecam Akademię przy plaży. Jakby nie było, studiowanie na Akademii Morskiej ma bardzo dużo zalet. Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa sprzyja rozwojowi biznesowemu. Po ukończeniu kierunku zarządzanie posiadasz wiedzę na temat nowoczesnego prowadzenia biznesu. Kończąc towaroznawstwo, jesteś specjalistą w zakresie systemów zarządzania jakością. Na terenie wydziału funkcjonują liczne koła tematyczne, które sprzyjają dodatkowemu rozwojowi oraz pozwalają nawiązać dodatkowe kontakty biznesowe.
Co jest najfajniejszego podczas praktyk na darze? Na pewno są to niezapomniane widoki. Codziennie budzisz się w innym miejscu. Możesz spiąć się na 50-metrowy maszt i próbować dostrzec horyzont. Podczas pobytu w portach Europy poznasz wielu ludzi. Rejs pomoże Ci przełożyć wiedzę na praktykę i przeżyć niezapomnianą przygodę. Po ukończeniu studiów na Wydziale Nawigacyjnym w trybie jednostopniowym otrzymujesz tytuł oficera, natomiast po ukończeniu drugiego stopnia zostajesz starszym oficerem bądź kapitanem statku. Również na tym kierunku odbywają się praktyki morskie na statkach Horyzont 2 i Darze Młodzieży. Dodatkowo praktyki morskie mogą odbywać się na statkach handlowych w żegludze międzynarodowej. Podczas studiów na Wydziale Nawigacyjnym wprawy w nawigowaniu nabierasz na nowoczesnym symulatorze Mostka. W kontraście spotykamy się, aby posłuchać szant lub spędzić czas ze znajomymi i wymienić doświadczenia z rejsu.